Sebastian, to zacznijmy od pytania najważniejszego w Twoim przypadku, czyli zdrowotnego. Powiedz, jak Twój stan zdrowia, jak wygląda Twoja rehabilitacja, jak to wszystko wygląda? No co tu dobrze mówić, no póki co na razie jestem na takim etapie, że no to wszystko się zrasta, póki co no, potrzeba jeszcze trochę czasu, ale no powiem szczerze, że czuję się coraz lepiej i coraz lepiej to wszystko czuję. Wykonuję już powoli jakieś takie delikatne ćwiczenia, żeby nie przeciążyć tego wszystkiego. No trzeba walczyć o formę dalej i do następnego sezonu. Na start sezonu będziesz gotowy? No, następny sezon no, uważam, że będę na pewno gotowy. No, zrobię wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowany. No, w tym roku miałem trochę słaby początek. No, przypuszczam, dlaczego tak było, ale no, na błędach człowiek się uczy, także myślę, że następny sezon będzie już znacznie lepszy. Kontuzja nigdy nie przychodzi w dobrym momencie, bo nigdy tego się nie chce, ale w Twoim przypadku chyba przyszła w takim najgorszym, bo widać, że już szedłeś z tą formą do góry i nagle kontuzja. No to była akurat, no w Rawiczu, co mi się przytrafiła ta kontuzja, no to był akurat taki moment, gdzie załapałem już ten rytm, weszłem to na odpowiednie tory, no, no niestety w Rybniku no, znowu się stało, no, co mogę powiedzieć. Najgorzej jest zakończyć sezon z kontuzją i to jest dla każdego sportowca na pewno najgorsze. No ale no, no, trzeba walczyć dalej, no, nie ma co się poddawać i myślę, że no, wszystko będzie okej. Okay. A jak ocenisz ten sezon w wykonaniu całego zespołu Falubazu? No uważam, że no, no co mam dużo mówić, no ja trochę dałem ciała, niektórzy też mieli wpadki, tak? No to jest dużo, tu jest dużo czynników, które no wszystko się liczy. Myślę, że no sezon tak szczerze, no wygraliśmy zasadniczo, no w tych playoffach trochę nam, a to pogoda spłatała figla, a to gdzieś tam jakieś przypadki się zdarzyły, no, no co tu dużo mówię, no to jest żużel, no trzeba to traktować, trzeba się z tym pogodzić i po prostu jechać dalej. We'll be right back.